Kopi i dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka wracają do negocjacji. Eksplozja w największej w Bułgarii fabryce broni. Jedna osoba zginęła. Lekarze i naukowcy apelują o przełożenie Igrzysk Olimpijskich w Rio lub zmianę lokalizacji tej imprezy. Centrum Zdrowia Dziecka powinna właśnie rozpoczynać się kolejna tura negocjacji między strajkującymi pielęgniarkami a dyrekcją placówki. Przewodnicząca Związku Pielęgniarek w szpitalu poinformowała wczoraj, że z ich strony padły propozycje rozwiązania problemu. Nie chciała jednak zdradzić szczegółów. Rzeczniczka Centrum Zdrowia Dziecka przekazała, że także dyrekcja ma nową propozycję dla strajkujących. Protest pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka trwa od wtorku. Wtedy odeszły od łóżek pacjentów. Pielęgniarki domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy, w tym zwiększenia zatrudnienia. Tymczasem prokuratura na wniosek rzecznika praw dziecka sprawdza, czy protest pielęgniarek nie zagraża bezpieczeństwu pacjentów placówki. Wybuch w największej w Bułgarii fabryce broni MSW w Sofii poinformowało, że zginęła jedna osoba. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Prokuratura rozpoczęła już rutynowe dochodzenie mające wyjaśnić przyczyny eksplozji. W zeszłym miesiącu w podobnym wypadku zginęły dwie osoby. Rosja będzie zmuszona zareagować na rozmieszczenie elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i Rumunii, przestrzegał w Atenach prezydent Rosji Władimir Putin. To odpowiedź rosyjskiego przywódcy na uruchomienie dwa tygodnie temu amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Rumunii. Putin zastrzega jednak, że Rosja nigdy nie dokona pierwszego uderzenia. Jeśli jeszcze wczoraj części terytorium Rumunii nie wiedziały, co znaczy być na naszym celowniku, to dzisiaj będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki, które zwiększą naszą obronę. Powtarzam, że będą to jedynie środki odwetowe. Nie będziemy niczego inicjować. To samo tyczy się Polski. Czekam na ich konkretne działania. Nie podejmiemy żadnych kroków, zanim nie zobaczymy rakiet na sąsiadujących z nami terenach. Rosja od samego początku jest przeciwna jakiemukolwiek rozmieszczaniu na terenie Europy Wschodniej elementów tarczy antyrakietowej. Według Kremla urządzenia wraz z dodatkowymi oddziałami żołnierzy zagrażają rosyjskim interesom i są zbyt szeroką ekspansją Paktu Północnoatlantyckiego. 13 maja w Radzikowie odbyła się uroczysta inauguracja budowy tarczy antyrakietowej w Polsce. Instalacja ma być gotowa do działania w 2018 roku. Polscy siatkarze walczą z Kanadyjczykami w swoim pierwszym meczu turnieju interkontynentalnego w Tokio. Stawką imprezy jest awans na Igrzyska w Rio. Walczą go cztery drużyny. Pierwszego seta Polacy wygrali, w drugim górą byli Kanadyjczycy. Trwa trzeci set, walka jest zacięta. Lekarze i naukowcy apelują tymczasem do Światowej Organizacji Zdrowia o przełożenie terminu Igrzysk Olimpijskich lub zmianę ich lokalizacji i tłumaczą, że impreza stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Pod listem z apelem podpisało się blisko 150 lekarzy i naukowców. Wśród największych zagrożeń czyhających na sportowców i kibiców wymieniają wirusy Zika i Denga, a także choroby skórne i biegunki. Autorzy apelu piszą, że brazylijski szczep wirusa Zika jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego w stopniu, o którym nauka nie wypowiadała się wcześniej, a pół miliona kibiców, którzy przyjadą do Rio, by na żywo kibicować swoim reprezentacjom, po powrocie do krajów może stać się tam potencjalnym źródłem endemicznej choroby. Od dziś przez tydzień w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będzie trwał tydzień konstytucyjny. W jego ramach prawnicy poprowadzą lekcje w ponad 200 szkołach w całej Polsce. Celem akcji jest pokazanie, że prawo konstytucyjne dotyka każdego z nas i nie ogranicza się wyłącznie do sporu wokół Trybunału, wyjaśniała TOK FM w rozmowie z Tomaszem Stawiszyńskim, prezes Stowarzyszenia imienia Zbigniewa Hołdy, Maria Eichhardt-Libła. Postanowiliśmy pokazać i opowiedzieć o tym, że konstytucja jest ważna, że konstytucja wcale nie jest kontrowersyjna. Nie jest. Nie jest kontrowersyjna, że konstytucja to nie znaczy spór konstytucyjny i spór wokół Trybunału, że konstytucja jest bliska każdemu z nas, że ma znaczenie dla każdego z nas. A sam czas trwania tygodnia nie jest przypadkowy. Dzisiaj są urodziny Trybunału Konstytucyjnego, 30. Dokładnie 30 lat temu Trybunał wydał pierwszy wyrok. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj rozpocząć ten tydzień, a tydzień kończy się 4 czerwca, czyli Dzień Wolności. Idealny tydzień w tym roku. Tydzień konstytucyjny odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Scenariusze lekcji i opiekę merytoryczną sprawuje profesor Ewa Łętowska. W całym kraju dziś może popadać i zagrzmieć, ale i słońca nie zabraknie. Na termometrach w Trójmieście 21 stopni, w Toruniu 23, w Łodzi, Szczecinie, Gorzowie i Kujawie 24, w Białymstoku, Rzymie i Kielcach 25, w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu 26. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekendowy poranek w Radiu TOK FM.
Tomasz Staliszewski przy mikrofonie, a mam trwa sobotni poranek Radia Tok FM. W studiu profesor Paweł Łuków, etyk Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Polskę, cały świat. Janek Witek założył podział. Pojawiła się na kilku, w kilku serwisach informacyjnych. 34-letnia Andrzejnika Maria Skrydom zmarła w ubiegłą sobotę w trakcie próby zdobycia Mount Everest. Zmarła na chorobę wysokościową. To nie ma akurat nic wspólnego z tym, co chciała udowodnić, a chciała udowodnić, że weganie w niczym nie ustępują mięsożercom pod względem tężyzny fizycznej i siły, więc taki ambitny plan podjęła, żeby właśnie Mount Everest zdobyć. No, zdobyła, ale schodząc niestety zmarła. Co jakiś czas słyszymy takie doniesienia o śmierci osób, które no, postanawiają zdobywać jakieś gigantyczne szczyty i często towarzyszą temu różne dyskusje na temat zasadności uprawiania takiego sportu, na temat także wymiaru etycznego wspinaczki wysokogórskiej. Niedawno się w Polsce ukazała książka Johna Krakauera, Mount Everest. On opisuje wyprawę, tragiczną wyprawę w latach 90. Mam też film na ekranach kin od niedawna pod tym samym tytułem. Na podstawie tej książki, kiedy to zginęło, zginęła właściwie cała ekipa, która Mount Everest próbowała zdobyć. Ta książka wywołała duże kontrowersje, także ze względu na opis pewnych relacji pomiędzy wspinaczami. Także dzisiaj, proszę Państwa, o ojcu mamy kawałka. Często podnosi, ale stara się takich głosów, że to właściwie jest jakiś dość upiorny sport. Żeby wszyscy nie słyszeli no dokładnie, kim jest ojciec Tadeusz Rydzyk, ale to jest takie sekciarskie. Jak ktoś mówi, kim jest, to znaczy, że już sekciarskie, bo u Świadków Jehowy to nawet nie ma nazwiska na strażnicy, kim jest. Wychodzili, chcieli zamordować? No, no na pewno wchodzi w zakres refleksji o charakterze etycznym, w tym przynajmniej sensie, że pojawiają się pytania właściwie w imię jakich dóbr, w imię jakich osiągnięć ludzie podejmują tego rodzaju wyzwania, które oczywiście należą do rzeczy niezbędnych, prawda? Ponieważ czym innym jest podejmowanie ryzyka. To jest program, który ponad godzinę trwa i to jest specjalnie był wyświetlony i jest nagrany. A czym innym jest wtedy, kiedy chodzi o zaspokojenie jest oglądalność, już oglądali. Tutaj chodzi o pewnego rodzaju pochwalanie samego siebie, czy może czy właściwie własnych słabości. I wtedy możemy pytać, czy z jednej strony jest to zasadne, a z drugiej strony czy jakoś biorąc, powinniśmy się czy wolno, czy należy się na to godzić. Bo ona będzie myślała, że to nie po pierwsze, mówi. Wydaje mi się, że, czyli kwestia tego, czy ludziom wolno takie rzeczy robić. Myślę, że raczej nie polega jakiejś w tym sensie, że nie ma takich pomysłów, żeby zakazać na przykład tego tak, tak, nie ma zasadniczego powodu, żeby to zakazać, choć z drugiej strony właśnie z punktu widzenia jednostek, które się w to angażują, zawsze, zwłaszcza dla osób z zewnątrz, pytanie jest takie, co motywuje takie osoby, co powoduje, że chcą podejmować wyzwania niezwykle ryzykowne, bo tutaj to wyzwanie niezwykle ryzykowne, nawet teraz, kiedy wycieczki na Mount Everest stały się czymś no, zdecydowanie częstszym niż kiedyś, tak jak już mówię, tu się mówi wręcz o wycieczkach. Ale mimo to pytanie, po co ludzie to robią? Prawdopodobnie chodzi tu o bardzo wiele rozmaitych motywów. To na pewno nie chodzi tylko o to, żeby załatwić jedną sprawę. Podejrzewam, że z jednej strony będą kwestie jak udowodnienia sobie tego, że jest się ponad pewne słabości. Na pewno jest urok, piękno przyrody, ale też pewnie jest pożądanie sławy, dążenie do tego, żeby zaistnieć, pozostawić po sobie ślad, więc na pewno nie można powiedzieć, że sprawę należałoby oglądać tylko z punktu widzenia jednej, jedynej prostej motywacji. No, tu jest jeszcze ten element czegoś, co właściwie w tej kulturze jest takim imperatywem, mam wrażenie. Co się nam wpaja od najmłodszych lat, mianowicie oczywiście to jest posunięte do jakiejś ekstremalnej formy, ale chodzi o takie przekraczanie uwarunkowań, przekraczanie pewnych ograniczeń, które są nam w sposób naturalny, w cudzysłowie, dane. Tu ktoś, kto wchodzi w tak
ekstremalnych warunkach gdzieś na gigantyczny szczyt, gdzie już właściwie nie ma czym oddychać, gdzie wysiłek fizyczny jest skrajny, towarzyszą temu często stany zmienionej świadomości. Jest jakiś wysiłek właściwie ponadludzkie, czy ponadludzkie siły. I to jest właśnie coś takiego, co jest formą pewnego rodzaju triumfu człowieka, na przykład nad światem przyrody. Potrzeba triumfu, przekraczania ograniczeń, robienia tego, co niemożliwe, jest chyba bardzo silnie zakorzenione. No właśnie, czyli jak Wałęsa przyjechał do Warszawy, że przekraczał swoje ograniczenia. Książka była o Wałęsie. Ale robiły wiele rzeczy, które... No to jest podobnie do Wałęsy. Mówiąc, nie jesteśmy przeznaczeni, tak jak nie jesteśmy przeznaczeni do funkcjonowania na wysokich, na dużych wysokościach. Natomiast tego rodzaju hobby, czy pasja, czy styl życia właściwie, bo to chyba tak należałoby nazwać, stanowi taki dosyć skrajny już przypadek tego przekraczania samego siebie. I ja myślę, że tu, ja bym chyba tutaj mniej patrzył na to z punktu widzenia jakiegoś pokonywania przyrody. Raczej bym patrzył na to jako na pokonywanie własnych słabości. Jako udowadnianie sobie, że nie ma tego takiego, że kim on jest, kim ona jest, nagle jakby urodzili się dopiero co. Często takie próby człowieka zna, nie odwiedzi, nagle o sąsiadce swoje coś takiego wygadza, co to na sekcjach. Akceptujemy wiele takich działań, które mają charakter pójścia już w takie zupełne ekstremum, no na przykład profesjonalne zawody o charakterze wyczynowym czy wysiłkowym, one przecież też jak gdyby już przekraczają granice tego, co byśmy powiedzieli, należy do normalnego fizycznego wyposażenia człowieka. Również one są ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o kwestie psychologiczne, pokonanie słabości, pokonanie zniechęcenia. Więc my takie rzeczy akceptujemy, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że czy to wejście na Mount Everest, czy zdobycie Mistrzostwa Świata w biegu długodystansowym, to są rzeczy, do których trzeba się miesiącami, latami przygotowywać. To nie są rzeczy, które sobie można po prostu spróbuję, zobaczymy. Dlatego mówię, tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju stylem życia. Osobą oglądania samego siebie. Mikrofonem z kamerą. Takie osoby, do ojca Rydzyka, do byłej rodziny, gdzie się urodził, można chwileczkę. Co to tak obchodzi, gdyby tam, gdzie ja się urodziłam, ktoś się śmierzał, to złożył atrakcję. Jakimś takim z tego, co już masową sympatią, kiedy wiele osób się tym interesuje, w które są zaangażowane ogromne pieniądze związane z reklamami i tak dalej, więc można podejrzewać osoby, które takie sporty uprawiają zawodowo, że one tutaj robią to dla pieniędzy. Choć wydaje mi się, że... Jakie mam coś do powiedzenia, to ja nagrywam się na mikrofony, gdzie do YouTube. A ty gadasz, nie w ściany, ta nie słucha, ta brzuchem, ta dupą słucha, ta piarnie, ta siarnie. Już dawno musisz tysiąc razy więcej powtarzać. Granice zostały. A tu jest powiedziane. Po co to robić? Nazwijmy to zwykłej ludzkiej wydolności, którą dobra, można rozszerzać poprzez pewnego rodzaju trening. Jest jednak nieustanne oczekiwanie przekraczania kolejnych granic. No i stąd zaangażowanie technologii, medycyny, różnych dziedzin nauki w to, żeby właściwie to ludzkie ciało przenieść na jakiś taki poziom, w którym trudno już wtedy powiedzieć, że to są jakieś umiejętności, czy jakaś wydolność uzyskana dzięki treningowi, bo to są właściwie jakieś takie działania na rozmaitych substancjach, treningi bardzo skomplikowane, różne technologiczne rozwiązania, które mają wzmocnić siłę zawodników. I tu już właściwie nie chodzi o rywalizację w takim sensie olimpijskim, tylko chodzi już o to, żeby właśnie kolejne granice były pokonywane, często znowu za cenę, nie wiem, zdrowia i tak dalej. Tak, tylko że właśnie między takimi sportami, które się cieszą osobowym zainteresowaniem, a na przykład alpinizmem jest właśnie ta różnica, że to nie jest coś, że alpinizm to nie jest takie zajęcie, które się robi przed publicznością. Znaczy nie jest się
Chociaż teraz już dzięki technologiom między innymi możemy to niemal obserwować. A, to syna, tak, bo na seminarium. A czasem rzeczywiście na bieżąco jest to, jest to relacjonowane. Ale chyba tutaj chodzi w mniejszym stopniu o, tak powiem, występ, za pokazanie innym, do czego się jest zdolny, w sensie jakichś dużych mas ludzi. Raczej chyba to jest ograniczone, po pierwsze, do udowadniania sobie owych możliwości i zdolności samemu sobie, a po drugie, dosyć wąskiej grupie ludzi zainteresowanych, ludzi, którzy w zasadzie są konkurentami. Druga rzecz to to, że za takimi działaniami stoją sztaby ludzi. To nie jest tak, jak sobie być może część osób wyobraża, że mamy pojedynczego człowieka, który gdzieś tam sobie ćwiczy, trenuje, a potem postanawia sobie wejść na tą górę. On jest tylko ogniwem, wprawdzie ostatnim tego łańcucha, ale jest centralnym elementem całego tego przedsięwzięcia. Jest tym wykonawcą, tym, na którym spoczywa ciężar osiągnięcia tego sukcesu, dotarcie na szczyt. Natomiast to nie jest tak, że chcecie włączyć zupełnie jesteśmy izolowane, tylko wyłącznie o... Znaczy, przede wszystkim chodzi, bo jest to samodzielne działanie. To jest bardzo wielkie. To nie jest karalus, to nie jest karalus, to nie jest gościa, tylko taki rzut, ale mówią o takich robakach w Radiu TPN, że na Antarktydzie 35 tysięcy lat przeżyły w mrozie i się nazywają, a już nawet nie powiem, ale malutkie takie malutkie. Drugi raz audycja była i niewyniszczalne, ale to malutkie takie, nie mają łaski, 18 łapek mają i się nazywają dokuczaki. O, poczekaj. Dokuczaki. Ale są. I takie te mrówki ładą, nie wiem, czy to nie są. Może ugryźć, słuchaj, jak ktoś jest wrażliwy, to na mnie nie działa, ale u niego robi się czerwony. Kierowca, to wszystko te kwiaty trzeba wypierdzić. U niego krew. Na dzielnicowy prezesową udzielił zawsze kwiat Piotra. Prezenciar Maćka Wika, bo miałam ten. No. Że pani ten rachunek jest ostateczny, bo my czekamy cały czas, że mamy dobre zamiary, chcemy zapłacić. Eska ma 5 groszy, taka to jest sponsorka. Chcemy, mamy dobre myśli, to żeby rachunek wypisała, ile to potrwa za miesiąc. Suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wzrost skóry. Tak bardziej znany, to mu dojdą do życiorysu, do początku, nie stawiaj tam właśnie. Rozwój osobisty to wyzwanie. Świat dostarcza inspiracji, ale tylko od nas zależy, czy chcemy je znaleźć. Po więcej inspiracji zapraszam na businessinsider.com. Łukasz Gras, redaktor naczelny Business Insider Polska. A w tym tygodniu w Kauflandzie mąka pszenna królowa mąk tortowych z 0,19 zł. Zaledwie 0,19 zł. Sucha forma dla psów Darling dla żołnierzy 24,99 zł. Tylko 24,99 zł. Więcej na kaufland.pl. Lat 80. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. No tak, jak Jezus Chrystus, w wieku 12 lat zaginął. Ten święty Odnalazła się kolejna turma rozmów między protestującymi pielęgniarkami z Centrum Zdrowia Dziecka a dyrekcją szpitala. Po nerwowej końcówce trzeciego seta polscy siatkarze prowadzą z Kanadą 2-1 w swoim pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Rio. Trwa czwarty set. Niemiecki rząd pracuje nad ostrożnym porozumieniem sankcji przeciwko Rosji. Żydzi z Mosadu.
serialach. Mogli się mścić, dlatego oni w YouTube pokazują swoje mordy i mówią, że ktoś był rakotwórcy wysyła, który na całym świecie morduje wszystkich ludzi, krąży wokół. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. W studiu cały czas z profesor Paweł Łuków. Raz jeszcze dzień dobry. O sportach ekstremalnych właściwie w ogólności zaczęliśmy rozmawiać, a w jeszcze większej ogólności o tej potrzebie przekraczania granic, przekraczania uwarunkowań. No i także takich sytuacjach, w których to przekraczanie ma cenę wysoką, a czasami nawet najwyższą. Ale tak się zastanawiam, skąd właściwie się to bierze. Wiem, że to jest pytanie fundamentalne i zasadnicze, skąd w człowieku taka potrzeba, skąd w kulturze taki imperatyw, żeby się nieustannie przekraczać, także w takich właśnie bardzo ekstremalnych formach. No ale co tam, zadam je panu. No, prawdopodobnie to już to za wielki temat, ale jak dla nas, w każdym razie dla mnie. Ja bym powiedział, że być może trzeba patrzeć między innymi na takie rzeczy, jak na przykład na to, że my jesteśmy takimi istotami fizycznie dosyć słabymi. I to, co sprawia, że my funkcjonujemy i odnieśliśmy gigantyczny sukces, nazwijmy to ewolucyjny i dalej, jest między innymi spowodowane być może tym, że my cały czas właśnie w cudzysłowie nadrabiamy naszą słabość fizyczną. I w pewnym sensie podejmowanie kolejnych wyzwań, podejmowanie kolejnych takich często bardzo ryzykownych i ekstremalnych wyzwań powoduje, że nabieramy takiego poczucia kontroli nad sobą, nabieramy poczucia sprawczości i również jak gdyby takiego wyjaśniania sobie, że właściwie na tym naszym, że ta nasza fizyczna ograniczenia nie są ograniczeniami nie do pokonania i że właściwie nie definiują naszego przeznaczenia indywidualnego. I więc ja podejrzewam, że w dużym stopniu te rozmaite wyzwania, które wykonujemy, no bo popatrzmy na przykład również na analogiczne w pewnym sensie rzeczy, jak podbój kosmosu i tym podobne rzeczy, to jest wykraczanie absolutnie poza naszą biologiczność i nasze możliwości takie naturalne, chciałoby się powiedzieć. I one nie mają jakichś szczególnie praktycznych celów. Nie chodzi o to, żeby, powiedzmy sobie szczerze, żeby w ten sposób zbawić świat, pomóc wyleczyć choroby, czy zmniejszyć ubóstwo na świecie. One służą jak gdyby takiemu potwierdzaniu naszej wyjątkowości, naszych możliwości, które jak gdyby my jesteśmy istotami, które składają się z potencjału i z możliwości więcej niż z rzeczywistych umiejętności wykonania. A ten potencjał tych możliwości bierze się z naszej wyobraźni. Jak nasza wyobraźnia podsuwa, że warto by wejść na kolejny szczyt. Wyobraźnia podsuwa, żeby zdobyć jakąś część świata, w której nikt jeszcze nie był. I wyobraźnia podsuwa też to, żeby robić rzeczy, osiągać rzeczy, zdobywać możliwości, których nigdy nie było. Potrafimy się przemieszczać, bardzo szybko komunikować w zupełnie nowe sposoby niż kiedyś. Więc myślę, że to jest część być może tego wyjaśnienia. Jak gdyby ta nasza niewielkość czy słabość fizyczna zostaje w pewnym sensie skompensowana naszą wyobraźnią i tym, że potrafimy w jakimś tam stopniu do tej wyobraźni nadążać za tym, co nam dyktuje wyobraźnia. Ale jak pokazuje historia, wprawdzie pisana przez zwycięzców, choć oczywiście różne takie nurty w humanistyce próbują współcześnie tę historię pisaną przez zwycięzców dekonstruować i pokazywać perspektywę tych, którzy nie zwyciężyli, może właśnie najbardziej dzięki temu się dowiadujemy, że ta potrzeba ekspansji, ta hierarchia wartości, w której właśnie podbój, triumf stoją na najwyższej pozycji, często się łączy z okrucieństwem, z niezwracaniem uwagi na całą resztę. Często to jest potrzeba realizowana za wszelką cenę. Często też takie zjawiska historyczne, w których na przykład kult siły, tężyzny fizycznej,
właśnie takiej sprawności odgrywały najistotniejszą rolę, okazywały się być w gruncie rzeczy bardzo mroczne. No to prawda, że historia jest opowiadana przez tych, którzy pozostali po wydarzeniach, najczęściej przez nich jest pisana. To, że istnieją nurty, czy to w humanistyce, w historiografii, w antropologii, które, że tak powiem, odkrywają, czy starają się przywrócić pamięć o tych, którzy w jakiejś tam konkurencji przegrali. To oczywiście jest jak najbardziej godne pochwały, w tym przynajmniej sensie, że doceniamy, że losy tych osób, które nie odcisnęły swojego piętna na przyszłości, że te osoby, że ich losy są ważne, że każdy z nich w jakiś swój sposób indywidualny był istotną częścią historii czy częścią wydarzeń. Ale chyba czymś zdecydowanie innym jest odbój nowego kawałka świata w sensie geograficznym, a czym innym jest odbój tego samego kawałka świata w sensie kulturowym. To są jednak zupełnie inne przedsięwzięcia, bo pokonanie się, bo zdobycie geograficznie nowego kawałka świata jest pokonaniem siebie przede wszystkim. Kulturowy podbój jest podbojem, który jest skierowany na innych ludzi. Jest uznaniem, że ich kultura, ich styl życia, ich sposób funkcjonowania dotychczasowego nie jest wart tego, żeby przetrwał. Więc to są inne sposoby jak gdyby przekraczania. W jednym jest przekraczanie samego siebie i pokonywanie własnych słabości, a w innych jest pokonywanie innych ludzi. Więc zdecydowanie to są zupełnie inne historie. Nie jest tak, że jeśli zasadniczym przesłaniem jest właśnie przekraczanie ograniczeń, uwarunkowań, dążenie do uzyskania maksymalnej siły, sprawności, tężyzny, no to automatycznie jakiejś negacji podlegają ci, którzy nie spełniają tych wyśrubowanych wymagań. Myślę, że niekoniecznie. Pewnie to będzie zależało. Będzie to zależało od wielu, wielu rzeczy i podejrzewam, że jedną z nich będzie to, komu i co chcemy udowodnić tymi szczególnymi osiągnięciami czy wynikami. Czy właśnie chcemy udowodnić swoją wyższość, jak to się nieraz w historii wydarzało, czy być może chcemy pokazać innym tę wyższość, czy chcemy po prostu pokazać sobie swoją, nazwijmy to, doskonałość. Być może to drugie jest dosyć egotyczne, ale ma taki wymiar no, zdecydowanie szlachetniejszy, przynajmniej w tym sensie, że w jakim mówimy o szlachetności konkurencji w sporcie. Takie często dezawuowane i myślę, że trochę na wyrost powiedzenie, że ważny jest udział, a nie samo zwycięstwo. On trochę jak gdyby jest próbą... To takie ładne hasło, ale często się okazuje, że jednak zwycięstwo jest najważniejsze. W rzeczywistości to niestety tak jest, że zwycięstwo jest najważniejsze dla wielu, niezależnie od tego, wedle jakich zasad i jakimi chwytami osiągnięte. Ale to docenienie tych, którzy przegrali, jest w tym haśle, jak sądzę, dosyć istotne, ponieważ ono próbuje przynajmniej zrehabilitować, a przynajmniej próbuje nie porównywać pojęcia do jakiejś doskonałości moralnej, czy jakiejś doskonałości, czy przydatności społecznej, tych, którzy nie odnieśli sukcesu. No właśnie, takie dzikie wiwaty na stadionach i czci tych, którzy wygrali i puszki lecące w stronę tych, którzy przegrali, to raczej nie wskazują czasem na to, że ta maksyma, o której pan mówi, jest rzeczywiście honorowana i uznawana. No bo to prawdopodobnie już jest pewnego rodzaju perwersja tego, na czym polega kibicowanie pewnej drużynie, zawodnikowi i tak dalej. To nie jest, to jest jakiś rodzaj takich zachowań o charakterze plemiennym. Jakiś taki, w którym nasi muszą wygrać zawsze, jak nie wygrają, to przynajmniej należy przeciwnikom, którzy wygrali, zepsuć radość zwycięstwa. Więc to raczej, to się już nie mieści w granicach ani szlachetnej rywalizacji, ani pokonywania własnych ograniczeń. Jest czymś, jak sądzę, dużo mniej zaangażowanym intelektualnie. Pamiętam taki tekst Christophera Hitchensa, już nieżyjącego eseisty, jednego z głównych nowych ateistów tak zwanych i prowokatora. On uwielbiał rozmaite prowokacje i napisał taki tekst, bo w 2009 roku to się ukazało w amerykańskim Newsweeku. Były nawet pewne pomysły, żeby to udostępnić także polskim czytelnikom
w jednym z tygodników, ale to redaktorzy stwierdzili, że to jest zbyt kontrowersyjne jak na polskiego czytelnika rozmiłowanego w sporcie. I to był taki pamflet na sport, gdzie Hitchens, odwołując się głównie do przykładów rodem z tych wielkich widowisk sportowych, ale też nawiązując na przykład do wspinaczki wysokogórskiej, mówił, że właściwie ta popularność współczesna sportu jest czymś dla niego strasznym, że sport promuje egoizm, promuje koncentrację na sobie, właśnie taką rywalizację czystą, że sprzyja rozwojowi różnych nacjonalizmów, bo często się rozgrywa pod flagami narodowymi. W ogóle jest to zjawisko, którego on nie cierpi, ale ono przede wszystkim właśnie jest kulturowo szkodliwe. W tych różnych dyskusjach wokół wspinaczki wysokogórskiej spada wiele takich sformułowań o dość nieludzkich stosunkach, które panują pomiędzy osobami, które na przykład w jakichś ekspedycjach uczestniczą. To jest oczywiście kontrowane też przez samych alpinistów, tu twarde spory, ostre się toczą, więc nie chcę tutaj nikogo w żaden sposób urazić. W każdym razie pojawiają się takie głosy i czasem też osoby uczestniczące w takich wyprawach mówią, że właściwie tam się jest skazanym na siebie, to znaczy, że każdy myśli głównie o tym, żeby siebie uratować. No i zdarzają się sytuacje, że ludzie są pozostawiani przez swoich partnerów, giną w tych górach. To by jakoś szło po linii tej argumentacji Hitchensa. Straszna awantura w wypadku tego tekstu. Ja myślę, że z Hitchensem jest taki problem, że on stawia tezę zbyt ogólną, w tym sensie, że wystarczy porównać kibiców futbolu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych i kibiców piłki nożnej w Europie. Widać już, że ta teza nie jest aż tak łatwa do udowodnienia, że jednak kultura kibicowania w Ameryce Północnej jest zdecydowanie inna niż w Europie, czy być może tutaj, nie wiem to dokładnie, w Ameryce Południowej. Jednak tam to jest bardziej rozumiane, czy widziane, czy przeżywane w kategoriach fiesty tego wydarzenia sportowego. Więc to jest trochę zbyt ogólna teza. Co do samych alpinistów i ich, nazwijmy to, standardów etycznych, z relacji, jak one się kształtują, my w rzeczywistości niewiele wiemy. My, którzy nie siedzimy w tej grupie, w tej specyficznej grupie ludzi o specyficznym zamiłowaniu, ponieważ te komunikaty, które do nas docierają, są bardzo rozbieżne. Dostajemy, tak jak była ta tragedia polskich alpinistów jakiś czas temu, dostawaliśmy takie komunikaty zupełnie rozbieżne. Z jednej strony były informacje o tym, że trzeba liczyć na siebie, a z drugiej strony z tego środowiska, to były informacje o tym, że to tak nie wygląda, że to jest rodzaj umowy, co do tego, jakie są reguły wspinania się, jak to postępuje w sytuacjach kryzysowych, też do stopnia poświęcenia dla współuczestnika wyprawy, tak zwane procedury. Czy to są procedury, tak trudno powiedzieć, zamiast wyłączamy wspólnie i z pewnego stopnia można bronić się. Jeśli byśmy kwestionowali zasady znoszenia się nawzajem, trzeba zmienić to, że są warunki ekstremalne. W warunkach ekstremalnych zwykłe reguły mogą wymagać pewnego zmodyfikowania. Tak jest w przypadku ratowania ludzi, tak jest w przypadku katastrof, wieloma ofiarami i podobnie, mamy trochę inne zasady, na przykład pomagania ofiarom zwykłych okolicznościach, czyli masowych. I podobnie, podejrzewam, że tutaj również tak powiedzieć, że być może pewna modyfikacja tych reguł relacji między ludźmi jest trochę bardziej uzasadniona. Tak jak mówię, na terapii nie mamy jakichś zarobiących informacji. Podejrzewam to, że pewnie jest tak, że to będzie zależało też od współpracy grupy. Jeśli są ludzie, którzy zaprawią się z to między innymi te relacje będą wyglądały inaczej niż wtedy, kiedy mamy do czynienia z zbieraniną, jak to się podobno ostatnio coraz częściej dzieje. Jest jakaś grupa, druga się do nich dołącza, ludzie się niewiele znają i to powiedzą, na ile i na to mogą liczyć w sytuacji kryzysowej.
więc podejrzewam, że to może być jeden z czynników, dla których taki etos szlachetnego finalnie może trochę gorzej wyglądać w oczach zwykłych śmiertelników. Tu jest często też ogromna rola różnych komercyjnych przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, bo są takie osoby, które oferują, że wprowadzą na przykład ludzi, którzy nie mają szczególnego doświadczenia w tym zakresie, na są to wszystko wiadomości, proszę Państwa, o ojcu Rydzyku, ale czy to są prawdziwe, bo nie wiem, czy ja bym tak chciała po domach chodzić i się dowiadywać, co, gdzie, kto się urodził i czy był dobry, czy... Przecież świadkowie Jehowy, jak chodzą, to coś dają, coś niosą. Ewangelia o Królestwie. A tu chodzi dziennikarka Stefan Jakoszpiek, bo ktoś przecież wiadomo, że jej płaci i ona wywiad przeprowadza. I co to ją obchodzi o ojcu Rydzyku? Ja to myślę... Wiesz, chcę przedstawić postać. Ja to myślę z tej strony. Za wszelką cenę chcą o kimś się czegoś więcej dowiedzieć. No to chcą znać prawdę, no wyciągnąć jakieś wnioski. Jako dziennikarze to mają do tego prawo. Spinania się i również w związku z tym oni tworzą pewną strukturę. Ze względu na podobaną chemioterapię. Także widzicie Państwo, takie różne są rzeczy. Także jest taki kanał ponad godzinę, kim jest ojciec Rydzyk. No to takie coś, kim jest, to wiadomo, że już w podtekście jakiś zły. Pół diable, syn szatana, może to być dziecko Ewki, bo ona udaje młodą, ona może mieć już 99 lat albo 105,5. I to może być jej syn, ale to nieważne. Ale tak to sugeruje. Kim jest ojciec Rydzyk, czyli że pół diable. No, także proszę Państwa, każda minuta u nas ta kosztuje. Niektóre pozycje mówią, że ponad 30 tysięcy osób, których krew pępowinowa przechowywana była w Polsce, to było ani jednego przypadku jej wykorzystania. Dzisiaj będzie o lekarzach. Doktor Krupa. Nadzieje na większe wykorzystanie krwi pępowinowej są związane dopiero z niedawno opracowaną metodą namnażania komórek macierzystych z krwi pępowinowej, co pozwoliłoby uzyskać odpowiednie ilości komórek dla ludzi chorych, dla chorych dorosłych. Nadal jednak głównym narządem krwiotwórczym jest szpik kostny, stanowiący około 4% wagi ciała, szczególnie utrzymujący czynność krwiotwórczą w istocie gąbczastej na kości długich, także w kościach płaskich, kościach różnokształtnych, w mostku, miednicy, w żebrach, także w kościach kręgów i czaszki. Ilość aktywnego szpiku jest największa u osoby młodej, prowadzącej aktywny tryb życia. Podczas badań poznano wiele rodzajów dorosłych komórek macierzystych, które znajdują się w szpiku kostnym, gdzie wymieniane są komórki macierzyste dające początek komórkom krwi, endoteliczne komórki macierzyste, mezenchymalne komórki macierzyste, czy zlokalizowane w sercu macierzyste komórki sercowe, czy też macierzyste komórki w mózgu. Ze specyficznych dla poszczególnych tkanek komórek macierzystych mogą powstawać nowe, bardziej wyspecjalizowane komórki wykorzystywane do regeneracji tkanki. Niektóre dorosłe komórki macierzyste pozyskiwane ze szpiku kostnego mogą krążyć we krwi obwodowej, docierając także do bardzo odległych tkanek, prowadząc do regeneracji narządów. Obecnie w szpiku kostnym komórki macierzyste dające początek komórkom krwi dają początek wszystkim krwinkom znajdującym się we krwi obwodowej, czyli leukocytom, erytrocytom, trombocytom, które
potrafią przemieszczać się z krwią obwodową na duże odległości, docierając do uszkodzonych tkanek czy organów. Komórki macierzyste ze szpiku mogą być używane w leczeniu chorych nie tylko na nowotwory, ale także w leczeniu dziedzicznych chorób układu odpornościowego, chorób autoimmunologicznych oraz różnymi zaburzeniami układu krwiotwórczego do odtworzenia linii komórkowych występujących we krwi obwodowej, czyli transplantację komórek macierzystych stosuje się nie tylko u chorych na niedokrwistość, białaczkę czy chłoniaki, w przypadku wrodzonej małopłytkowości, ale w przebiegu osteoporozy, w chorobach, w której występują przewlekłe stany zapalne czy cukrzyca. Poza tym transplantację komórek macierzystych wykonuje się także w połączeniu z chemioterapią i promieniowaniem jonizującym u chorych na inne nowotwory złośliwe. Nie tylko chłoniaki czy białaczka, ale czerniak, rak siatkówki, choroby nowotworowe energii płuc, mózgu, trzustki, prostaty, piersi czy jajnika. W szpiku kostnym, poza komórkami macierzystymi, które stanowią podłoże dla komórek krwi, występują także, jak już mówiłam, inne, również takie, które dają początek komórkom kości, chrząstki, komórkom tkanki tłuszczowej, wspomnianych już komórkom mięśnia sercowego, także różne inne wchodzące w skład tkanki łącznej, które ze względu na charakterystyczne właściwości znalazły szerokie zastosowanie także w medycynie regeneracyjnej, na przykład przy obnowie mięśnia sercowego po zawale, czy tkanki chrzęstnej, kostnej, także w przebiegu osteoporozy, przy zmniejszaniu reakcji na przeszczep. Wśród dorosłych komórek macierzystych wymieniane są ponadto nerwowe komórki macierzyste, które mogą różnicować się w różne typy komórek nerwowych, czyli nie tylko neurony, ale komórki zwane astrocytami czy oligodendrocytami. W mózgu niedawno odkryto dwa obszary występowania szczególnie dużej ilości komórek macierzystych. Są to szczególnie obszar podkomorowy komory bocznej i zakrętu zębatego hipokampa. To jest pewna struktura w mózgu. Dzięki swoim właściwościom komórki macierzyste wszczepione do mózgu mogą poprawić utracone funkcje w wyniku starzenia albo naprawić ubytki wynikające z uszkodzenia, co otwiera nowe perspektywy w leczeniu wielu chorób wymienianych, szczególnie takich jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, Alzheimera, Hutchinsona czy zespół Downa. Za chwilę opowiem o cechach charakterystycznych dawcy szpiku. Sąsiedzki biznes i od 31 maja weź udział w tygodniu sąsiedzkiego biznesu. Odwiedź swój pakiet promocyjny w placówce BGŻ BNP Paribas. Dowiedz się więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest bank BGŻ BNP Paribas. Dodaj gazu i odkryj los limitowanej edycji Rockstar Energy Drink. Ten sam pasur, mega energia, odjechany smak. W motokrosowym stylu. Przynajmniej Rockstar Energy Tour. Przyjdź 28 maja, 17 plac Wegiras. Sponsorz zasady fizyki. W drogariach Natura mamy naturalnie niskie ceny. Teraz kosmetyki do makijażu oczu i lakiery do paznokci aż 40% taniej. Wybór taki, że wow! I wszystko jest ciekawe. Szczegóły w drogeriach dostępne na www.drogeria.pl. Dada czarnych ludzi, która ona jest piękniejsza. Kruche paznokci, blada skóra, nie lekceważ tych objawów. Mogą świadczyć o anemii. No jeżeli niepotrzebnie używał, to jakiś świętem, to jest potem go potrzebne te jaja. Fermet ma najwyższą na rynku dawkę żelaza w formie chelatu Albion. Jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w celach anemii z niedoboru żelaza. Hela Fermet możesz stosować też w niedoborach żelaza wynikających z diet odchudzających. Hela Fermet, producent Oliflax. Już teraz mega kumulacja w Lotto.
25 milionów złotych. Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Moja pierwsza? Pierwsza gwiazdka. Pierwsza miłość. Pierwsza fotografia. Pierwsza komunia. Pierwsza piłka. Pierwsza bramka. Pierwszą bramkę na nowym smartfonie. Zrób zakupy, strzel gola i zgarnij kasę. Na przykład smartfon Huawei Y6 z ekranem 5 cali i aparatem 8 megapikseli za 499 zł. MediaMarkt. Cześć, to Patrycja Kazadzi. Przeniosłam numer do T-Mobile. Co to znaczy król Salomon? Co to znaczy król Salomon? Powiedziała matka jedna i druga. Ja jestem matką tego dziecka. A on mówi, to proszę to dziecko mieczem. Przynieś mi miecz i na połowę. Odezwij się, nie, on tak nie powiedział, że odezwała się, że trzeba wrzeszczeć, to moje, a ty to twoje. To już chyba się gadanie baranie. To zabrać swoje. Myślę, że tak szczęśliwa tam osoba i ten w takim jednym małym kurzym domu sama. I to jest taki bździągły, taki lafiorengi, to jest taki stary żury. Także niemieckie Alpy. Tak, widziałam piękne, ale to zobaczyć.